Efektem tegorocznej konferencji jest zapowiedź zmniejszenia i uproszczenia przepisów dotyczących dopłat do rolnictwa. Taką deklarację złożył dziś w Jasionce unijny komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan. Wspólna polityka rolna to przede wszystkim równe dopłaty, a więc równa konkurencja na rolniczym rynku Unii Europejskiej. Dlatego konieczne są zmiany, stwierdził podczas konferencji minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Główny postulat Polski to wyrównanie dopłat bezpośrednich. Ten postulat stawiamy jasno. Rozmawiałem o tym z panem komisarzem Hoganem, że Polska będzie się domagać, aby w jakimś okresie konkretnym doszło do wyrównania konkurencji poprzez wyrównanie między innymi dopłat. Zdaniem ministra wspólna polityka rolna wymaga też uproszczenia procedur i to właśnie obiecał w Jasionce unijny komisarz do spraw rolnictwa. Chodzi o to, żeby rolnicy mogli w prostszy sposób sięgać po dopłaty, co da im lepszą organizację i pozwoli na większe zaangażowanie w samą produkcję. Właśnie po to zaplanowaliśmy około 200 zmian w przepisach, aby znacznie uprościć m.in. sam proces składania wniosków. Drugim ważnym tematem dzisiejszej konferencji była współpraca Unii Europejskiej z Ukrainą w zakresie rolnictwa. Obecny w Jasionce minister rolnictwa Ukrainy podkreślał, że ukraińscy rolnicy nie chcą być postrzegani w Polsce jako konkurencja. Jest wiele podobieństw, jeśli chodzi o rolnictwo w naszych krajach. Polska jest bardzo interesująca, bo w ciągu ostatnich lat wiele się tu zmieniło. Widzimy ogromny rozwój w waszym rolnictwie. Tu jest wiele przykładów, gdzie widać, że wieś dobrze funkcjonuje. Z kolei o tym, jak ważne jest wsparcie dla Ukrainy i jej członkostwa w Unii Europejskiej, mówił prezes kapituły Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Artur Balasz. Jak zaznaczył, nieprzypadkowo przypomina o tym właśnie w Jasionce. To jest miejsce od 15 lat chyba najważniejszych debat w Polsce o rolnictwie w Polsce i w Europie. Dzisiaj po raz pierwszy rozmawiamy również o niezmiernie ważnym naszym sąsiedzie Ukrainie i myślę, że tutaj nie warto mówić, co jest ważniejsze. Chcemy rozwiązywać nasze problemy, problemy Europy, ale chcemy też pomóc Ukrainie. Ta pomoc w konkretnym wymiarze to m.in. 10 miliardów euro, które, jak zdradził komisarz do spraw rolnictwa, Unia Europejska ma zainwestować na przykład w przywrócenie bezpieczeństwa gospodarczego na Ukrainie.